9 sierpnia na Stadionie Miejskim w Karlinie odbył się 5. turniej piłki nożnej poświęcony pamięci działaczy i piłkarzy Sokoła Karlino. Pierwszy turniej odbył się już w roku 2002, kiedy to zmarł jeden z piłkarzy MKS-u, lokalny działacz świętej pamięci Ireneusz Naskręt. Przez 8 lat turniej nosił nazwę Memoriału w piłce nożnej mężczyzn imienia Ireneusza Naskręta. Inicjatorem organizacji turnieju byli koledzy z zespołu, amatorzy i miłośnicy karlińskiej piłki nożnej. Zaczęło się to już 13 lat temu, to robiliśmy pierwsze turnieje poświęcone pamięci jednego z naszych piłkarzy, który w bardzo wczesnym wieku zmarł, ale potem zmarł następny w młodym wieku, no i doszliśmy do wniosku, że po 8 latach zrobimy turnieje pamięci wszystkich działaczy, wszystkich piłkarzy, i młodszych, i starszych, którzy grali kiedyś w karlińskim Sokole. I to odbywa się tak zawsze na początku sierpnia. Niestety koleje losu są różne i w kolejnych latach odchodzili inni piłkarze, koledzy klubowi. Stąd też pomysł, aby od 2010 roku zmienić nazwę i dotychczasowy turniej dedykować wszystkim piłkarzom i działaczom piłki nożnej w Karlinie. W tegorocznym turnieju wzięły udział 4 zespoły. MKS Sokół Karlino, Płomień po Błocie Wielkie, Derby Karścino oraz Old Boye Sokoła. Przed rozpoczęciem spotkań zawodnicy uczcili minutą ciszy pamięć tych, którym turniej został poświęcony. Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym, 2 razy po 20 minut. Jak wszyscy widzieliśmy, turniej przebiegał w sportowej atmosferze. Myślę, że najbardziej zmęczyli się Old Boye, czyli drużyna, w której ja grałem, no ale to też wiek zawodników swoje robi i ten trzeci mecz niestety sromotnie przegraliśmy, chociaż dwa pierwsze udało się wygrać, zwłaszcza z pierwszą drużyną Sokoła, MKS Sokół. No, na ich usprawiedliwienie można dodać, że oni są w cyklu przygotowawczym do sezonu i właściwie grają i trenują dzień w dzień, więc to też swoje robi. Ale ważne też była dobra zabawa. Kto które miejsce dzisiaj zajął jeszcze, nie wiem, za chwilę się to wyjaśni na podsumowaniu tego turnieju. Po zaciętej, ale rozgrywanej fair play walce pierwsze miejsce zdobyli zawodnicy Old Boye Sokoła. Drugie miejsce wywalczył MKS Sokół Karlino. Trzecie miejsce zajęła drużyna Derby Karścino, wyprzedzając piłkarzy z Płomienia po Błocie Wielkie. Wszystkie zespoły otrzymały z rąk burmistrza Waldemara Miśko pamiątkowe puchary. Były również nagrody dla najlepszego bramkarza, którym został Roman Gęborys, reprezentujący Old Boye Sokół. Królem strzelców z 5 bramkami został Bartosz Ziółkowski z MKS Sokół Karlino. A tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Marek Szulc, piłkarz Old Boyów Sokoła.